Karol, wracamy do Katowic, miejscu, gdzie 4 sezony tutaj spędziłeś. Wspomnienia odżywają po powrocie, jak tutaj przyjechaliśmy, pierwszy trening w Szepienicach odbyliśmy? No na pewno czekam na to spotkanie, bo jednak tutaj trochę spędziłem czasu i miło na pewno wspominam tutaj pobyt. No, nie sposób, mówiąc o tym meczu niedzielnym z GKS-em, wspomnieć o sytuacji zdrowotnej, która u nich panuje. Przez to, że mają okrojony skład, to ta motywacja i skupienie jeszcze większe powinno być w naszych szeregach? No to nie są łatwe spotkania, kiedy wiemy, że przeciwnik nie wyjdzie w najsilniejszym zestawieniu. Na pewno trzeba podejść do tego meczu skoncentrowanym, bo to jest plus liga i teraz każdy zespół może wygrać z każdym i tutaj nie ma aż tak zdecydowanych faworytów. Choć z drugiej strony, jak widzę, to atmosfera w zespole jest bardzo dobra, są uśmiechy, więc też no, widać, że pozytywnie do tego wszystkiego podchodzicie. No tak, gdzieś chcemy kontynuować naszą serię zwycięstw i przyjechaliśmy tutaj wygrać to spotkanie i żeby dalej w tych dobrych humorach przystąpić do kolejnych spotkań. Według Ciebie, co jest naszą najmocniejszą stroną na dzień dzisiejszy, patrząc na przestrzeni tych 4 spotkań? Myślę, że w każdym elemencie prezentujemy się dobrze, ale dalej musimy się poprawiać w każdym elemencie i to nas doprowadzi może gdzieś tam do jakichś fajnych wyników.